przegląd prasy, zapraszamy. Tomasz Goławski. Sebastian Ignaciuk. Zaczynamy. Co tam? Zaczynałeś. Ja zaczynam naszą ulubioną gazetę, stronę dołkowską. I pierwsza strona. Spółdzielca obala Radę Nadzorczą. Zapraszamy na regionalną jedyneczkę. I co tutaj mamy? Obalanie. Obalanie. Sąd uchylił, obalił uchwałę walnego zgromadzenia członków łukowskiej spółdzielni mieszkaniowej o wyborze Rady Nadzorczej. Tutaj możemy poczytać bardzo ciekawe rzeczy. Czy w spółdzielni była samowola i prywata? Jak szef długopisem poprawiał statut? I czy będą nowe wybory w spółdzielni? Czy będą? I kto chce? Kto chce startować? A jest kilku chętnych. Tak więc pan Marek Pietrzela napisał artykuł fajny. Zapraszamy na regionalną jedyneczkę i obalamy spółdzielce, czy to spółdzielca? No. Obalimy może co innego po programie, a na razie przechodzimy do naszego następnego artykułu. Tygodnik Siedlecki, pierwsza strona i bruk. Ale to nie to, że tygodnik sięgnął bruku, ale podjął temat bruku. Jak we nasze polskie drogi we Wrocławiu, w Łukowie mamy, w Opagu, w Łukowie tak to wygląda. Strona 10, 11, właśnie sobie przekartkują. Co możemy przeczytać? Ano możemy przeczytać sobie o fotoradarach. I jak wynika z informacji, która została tutaj przedstawiona, w powiecie łukowskim krzyżują się dwie drogi krajowe. Numer 63 i, żebym się nie pomylił, 76 oraz występują trzy drogi wojewódzkie. I teraz jest dyskusja przy okazji tego całego zamieszania z fotoradarami, czy nowe fotoradary powstaną w Łukowie. I tygodnik Siedlecki zwrócił się do szefa ITD, czyli Inspekcji Transportu Drogowego, z zapytaniem, czy w powiecie łukowskim będą fotoradary. Czy będą? Co, jaka odpowiedź? No na razie nie będą. Nie będą. No, czyli można grzać, ale... Ubolewamy. Nie ubolewamy nad tym na razie. Znaczy tak. Ja ubolewam. Nawierzchnia wielu z dróg jest tak kiepska, że kierowcy raczej nie rozpędzą się w miejscach, gdzie mogłoby to stanowić zagrożenie. Także chyba dlatego fotoradarów nie będzie. No czyli... pozytyw z tych dziur jest, tak? Jest pozytyw. Przechodzimy do wspólnoty. Żółty artykuł. Żółta czcionka. Żółte tło. Czarna czcionka. Czerwona. Zamaskowany złodziej krzyczał: dawaj kasę. No. Wspominaliśmy bodajże dwa odcinki temu o... XIX-wiecznym wieku. O XIX-wiecznym wieku, to tak było. Był taki lapsus słowny. I temat powrócił znowu. Ten XIX wiek, czyli za torami, bo tutaj już jest wiadomo, gdzie ta dzielnia się znajduje, bo tak tutaj jest napisane, dzielnia. Dzielnia. I w ciągu 3 miesięcy było już kilka, 3-4 włamań. Ekspedientki boją się pracować, a mieszkańcy polewają, że stracą sklep. Głos zabrał mieszkaniec tejże dzielni, Janusz Jastrzębski, nasz dom Kiszot. Dom Kiszot, czy Kichot. Mieszkaniec ulicy Farfak. Taki sklep na dzielnicy jest potrzebny, a tu zamiast uszanować, jakby wszystko na złość, komentuje pan Janusz. Tak więc drodzy bandyci, drodzy złodzieje, odpuśćcie już. Niech mieszkańcy mają troszkę pożytku z tego sklepu. Przerzućcie się na inne dzielnie. Przerzućcie się na... Tak. Nie, no dobra, żartowałem, ale skoro jesteśmy przy tym temacie, no to tygodnik Siedlecki, strona 16. I właśnie seria takich krótkich informacji prasowych z kroniki policyjnej. I właśnie możemy poczytać, tak, że tu na Cieszkowiźnie coś tam buchnięta, tu w Stoczku, tu w Zalesiu, tu w Łukowie jakieś portfele, tu Chodzińskiego jakiś włam do mieszkania, także coś się kręci w tym Łukowie. No trzeba uważać, tak? Trzeba uważać. Tygodnik Siedlecki, kronika policyjna, strona 16. Ze strony 16 przeniosę się od razu na stronę 17 i mam tutaj taki artykuł: zapuszkowany na 8 lat. O, na 8 lat. To zapuszkowany Henryk S. Znany z tego osobą. No, to żeś całą akcję żeś sprzedał. Dobra, były senator, został uznany za winnego szeregu matactw i tak, ma 8 lat pozbawienia wolności i 600 tysięcy złotych grzywny, ale wyrok nie jest prawomocny, także jeszcze pewnie zależycie będą apelacje i tak dalej. Co to oznacza dla łukowskich zakładów, czy cokolwiek to oznacza, czy te zakłady jakoś tam będą sobie słabiej funkcjonowały, czy też nie? Zapraszamy do tygodnika Siedleckiego.
przechodzimy do sportu we wspólnocie. Derby trzeciej ligi, zimny prysznic w Łukowie. No derby jak derby, no bo to był meczek sparingowy, bo kopali sobie chłopcy trochę. W Siercach na sztucznej murawie trzeba dodać. Tak, bo kopali w Siercach. No to też problem, dlaczego to? Dlaczego w Siercach kopali? No bo nie mają gdzie kopać. Słuchaj, nie no, w Siercach jest fajne boisko. No jest. Fajny stadion ma. U nas też będzie fajnie. Jest obiecywany od 13 lat chyba, nie? Pamiętasz jeszcze te ulotki? No pamiętam taki był. Nie, Daszek, jak błędny prawdopodobnie miał wyglądać. Czekamy, ja czekam cały czas. Dobra, do Orlęto Łuków 1, Orlęto Radzyń 5. Aha, smutna informacja, ale w lidze będzie lepiej. W starostwie beztrosko wydawali pieniądze. Dobrze. Kupowali materiały biurowe bez przetargu, a za pracę w projektach unijnych płacili na 3 miesiące przed podpisaniem umowy. Teraz prokurator zajmie się naruszaniem ustawy o zamówieniach publicznych w starostwie powiatowym w Łukowie. No i tutaj regionalna izba obrachunkowa ma się dorwać do starostwa. Longinkajka z kolei mówi, że jest zaskoczony. No ciekawy artykuł, taki raczej do podumania sobie. Aneta Franczuk, 16 strona, słowo Podlasia. Na koniec smutna informacja, Tomku. No, bardzo smutna. Ostatni tydzień głosowania SMS. No nie. Tak więc sięgaj po telefon i wysyłamy SMS-ki na trenera i sportowca Łukowa 2012. Na trenera? Tak, dobra. Trenera. Halo? Prosimy. Ja biorę swój telefon. Czy mógłbym wysłać SMS-a? SMS-ka. Odwrotnie telefon trzymasz. O. No tak. No to nie, co? Nie potrafię. Co? Dobra, kończymy program. Do zobaczenia za tydzień. A my wysyłamy SMS-y. Bo już ostatni tydzień. Ile można SMS-a wysłać? Ile można wysłać? Do bólu głosu. Przyjęte. Dziękuję. Do widzenia.